Otwieram 47. sesję Rady Gminy Świlcza. Witam bardzo serdecznie pana wójta Adama Dziedzica, pana zastępcę gdzieś widziałem, ale jest pana Sławomira Stykę, panią skarbnik, panią Natalię Gawron, panią Benedyktę Piątek, panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I teraz tak, oczywiście pracowników Urzędu Gminy w kolejności od prawej. Pan Marcin Rupar, radca prawny. Zgadza się? Pan sekretarz Wojciech Słowik i pani Bożena Pięta, referent starszy chyba, tak? Inspektor, przepraszam, z obsługi rady. Witam panie i panów sołtysów, panie i panów radnych. Radnych powiatowych nie widzę. Witam mieszkańców, panów sołectwa Rudna Wielka, oczywiście obsługę techniczną również Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 13 radnych. Proszę fizycznie. Pan Andrzej Kozdęba dzwonił do mnie. Proszę państwa, ma wyjazd służbowy, z tego powodu jest nieobecny. No oczywiście, co nie przeszkadza w potrąceniu diety. No i nieobecna jest radna Elżbieta Oczoś. Być może do nas dotrze. 13 radnych. Frekwencja wystarczająca, abyśmy byli władni podejmować uchwały. Państwo wraz z zaproszeniem. O, przepraszam. I w tym momencie na salę wszedł, proszę państwa, radny powiatu rzeszowskiego ziemskiego, pan Sławomir Miłek, którego serdecznie witamy. Dziękuję. Proszę państwa, wraz z zaproszeniem otrzymaliście państwo porządek dzisiejszej sesji. Czy do formy dostarczenia materiałów państwo zgłaszacie jakieś zastrzeżenia? Jeżeli nie, to czytam państwu porządek. Pani pozwoli. Proszę państwa, przedstawienie porządku. Pierwszy punkt, informacja z realizacji uchwały i działalności wójta i urzędu gminy. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na 2022 rok. Czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Piąty, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Dalej, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oczywiście i zapobiegania bezdomności. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Świlcza. Kolejny, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej polityki, przepraszam, wspólnej realizacji z gminą miasto Rzeszów zadania publicznego budowa oświetlenia drogi powiatowej. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2022. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza. Sprawy różne i wolne wnioski. To był punkt 13 do tak zaproponowanego porządku. Pan wójt gminy prosi o wniesienie dodatkowych punktów, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dworzysko w miejscowości Rudna Wielka i Świlcza i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza. Natomiast Komisja Skargi Wniosków i Petycji, pan jej przewodniczący, pan Paweł Piela, zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Oczywiście uchwały będą podejmowane przed sprawami różnymi odpowiednio w punkcie 13, 14, 15, 16. Wysoka Rado, czy ktoś z państwa chce dodać jakiś dodatkowy punkt do dzisiejszego porządku? Ani nie słyszę, ani nie widzę. Z powodu, iż porządek uległ zmianie, poddaję go pod głosowanie. Kto z państwa, pań i panów radnych, jest za przyjęciem porządku, będę
wyczytywał w kolejności alfabetycznej. Państwo mają opcję za, wstrzymał się, za, przeciw, wstrzymał się. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, przepraszam, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów za. Porządek został dzisiejszej sesji ustalony. Dotarł do nas jeszcze przedstawiciel firmy EcoVidi. Dobrze zgaduję? Dziękuję, witam pana bardzo serdecznie. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji porządku. I w pierwszej kolejności, proszę państwa, mam przed sobą i wyłożone są przed sesją protokoły, a właściwie protokół jeden w dwóch egzemplarzach z poprzedniej sesji. I tak jak powiedziałem, protokół jest wyłożony, była możliwość zapoznania się i jest możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, proszę państwa, z sali, uznam, że Rada przyjmuje protokół bez czytania. Sprzeciwu nie słyszę. W takim razie protokół przyjmujemy, ja go zaraz podpiszę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z realizacji uchwał działalności wójta i urzędu gminy. Państwo, ja otrzymałem i państwo również otrzymaliście na maila to sprawozdanie. Pytam w pierwszej kolejności pana wójta, czy pan chce coś dodać, a państwa, czy w tym momencie istnieje konieczność zabrania głosu? Ktoś z państwa chce o coś zapytać? Nie dziękuję nigdzie za dodać, także dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję. Ktoś z państwa w tym punkcie? Zawsze w sprawach różnych jest taka możliwość. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Przepraszam, trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2022. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. I w paragrafie pierwszym zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 251 890 obejmujące i tutaj podpunkt A dofinansowanie zgodnie z aneksem numer 2. Tu mamy zadanie wiedza, edukacja, rozwój. Zintegrowany, uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. To jest kwota 200 tysięcy i w podpunkt B, część oświatowa subwencji ogólnej 51 890. W punkcie drugim szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu klasyfikacji budżetowej określa tabela numer 1 do uchwały. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetowe o podaną kwotę i A na realizację projektu, który przed momentem przeczytałem, B wsparcie szkół. Punkt drugi, szczegółowe kwoty oczywiście w dostosowaniu do klasyfikacji to tabela numer 2. W paragrafie trzecim dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej to tabela numer 3. W paragrafie czwartym zwiększa się plan dotacji budżetu o kwotę 4608 zł. W punkcie drugim zestawienie zmian planowanej kwoty dotacji określa załącznik. W paragrafie piątym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Oczywiście macie państwo i uzasadnienie podpisane przez panią skarbnik i załączniki. Proszę o stanowisko pana przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych pana radnego Mieczysława Leje. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Finansów Publicznych spotkała się w celu opiniowania uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Przedmiotowa uchwała była opiniowana po szczegółowym zapoznaniu się i uzasadnieniu obecnej na posiedzeniu skarbnik gminy pani Natalii Gawron. Projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Na komisji rozumiem wszystko zostało przeanalizowane. W takim razie poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów za, uchwała podjęta.
Proszę Państwa, w punkcie czwartym pokłosiem poprzedniej uchwały jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza na lata 2022-2029. Ona ma charakter wyjątkowo porządkujący finanse i w paragrafie pierwszym, ja nie będę czytał całości treści, wykazuje przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. To jest załącznik numer 2, uchwały numer, to jest 44/370/2021 Rady Gminy Świlcza w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmian polegającej na zwiększeniu kwoty o realizowany projekt. W punkcie drugim uaktualnioną wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2029 określa załącznik numer 1 do uchwały. W punkcie trzecim upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań ogółem określonych w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 10 737 792,33 zł, z czego w 2023 10 737 792,33 tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 370 301,33 zł, a majątkowych do kwoty 10 367 491 zł. Wykaz przedsięwzięć, limitów wydatków w poszczególnych latach to tabela numer 2 i punkt 5 dokonuje się zmian w objaśnieniach to załącznik numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo oczywiście macie załącznik i w załączniku cała analiza. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Pana Przewodniczącego Komisji Finansów proszę o stanowisko w pierwszej kolejności. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. A ja sekundeczkę, zawsze przy tej okazji pytam, bo czuwamy nad długiem. Pani Skarbnik już jest przyzwyczajona. Proszę się przygotować. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, te zmiany są porządkujące po podjęciu wszelkich zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Niezbędne są wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Projekt powyższej uchwały został jednogłośnie poparty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Ciągle dyskusja otwarta. Pani Skarbnik, bardzo proszę podać. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, planowana kwota długu na koniec roku 2020 roku wynosi ponad 9,5 miliona. Czyli już mniej niż 10. Super, dziękuję bardzo. W tym trudnym okresie. Rozumiem, że nikt nie zgłasza się do głosu. Zamykam dyskusję, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, przepraszam, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanadza, Wojton. Dziękuję. 13 radnych głosowało, oddano 13 głosów za, uchwała podjęta. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzania regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Na podstawie przywołanych przepisów uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym wyznacza się targowisko Mój Rynek w Bratkowicach, zlokalizowane na działce numer ewidencyjny 886/1 Bratkowicach, jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. W paragrafie drugim przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisko Mój Rynek w Bratkowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Państwo posiadacie uzasadnienie i oczywiście regulamin określający zasady prowadzenia tego handlu. I otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych? Oczywiście w pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowa uchwała debatowana była również na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Ustawodawca dopuścił
nam dopuścił nam ułatwienie w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników. Dodam, że są to produkty rolne i artykuły spożywcze wytworzone we własnym gospodarstwie lub wyroby rękodzieła wytworzone w tymże gospodarstwie domowym. Tak jak pan przewodniczący powiedział, do uchwały opracowany został regulamin określający zasady prowadzenia handlu. Ten handel to piątek i sobota od godziny 6 do godziny 12 na targowisku Mój Rynek w Bratkowicach. Projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj takie pytanie. Z tego co pamiętam, rozumiem, że mieszkańcy gminy Świlczac zwolnieni są z opłaty. Zwracam się w stronę pani skarbnik, pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, nie tylko mieszkańcy, wszyscy rolnicy. Także nie tylko mieszkańcy są zwolnieni z opłaty. Każdy, kto wytwarza z własnego gospodarstwa, tak, sprzedaje. I spoza gminy również. Również tak? Spoza gminy. No dobrze, a ktokolwiek tam na tym placu płaci? Na przykład sprzedający, nie wiem, buty, ciuchy, kołdry, meble? Na ten moment nie. Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie, nie widzę tutaj, bo mamy referat. A nie, to pani Anna, tak? Kto się podpisał, przepraszam. Bo... A przepraszam, pan Dawid. Domownik to osoba, która ukończyła 15 lat. No i ja rozumiem, że 16 lat pozostający we wspólnym gospodarstwie, bo nawet można sobie te tak zwane lata pomagania czy pracy w gospodarstwie doliczyć do stażu emerytalnego. A pytam, dlaczego 15? To akurat nie staż emerytalny. Staż emerytalny to troszeczkę inna kwestia. Pan mówi o jakby wysłudze lat, która jest dzisiaj tak stosowana w tak zwanej budżetówce, nie? Czyli dawniej te... Tak, panie wójcie, dlatego 16... Prosiłbym, żeby przyciszyć tam troszeczkę, dobrze? 16 lat rozumiem, a 15... Która ukończyła 15 lat, jest domownikiem i nie posiada, znaczy nie jest związana stosunkiem pracy z osobą, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa chce zabrać głos? Pan radny dziękuję. Nie ma. W takim razie zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie. Biały. Buda. Czech. Gazda. Leja. Nowak. Piela. Salach. Skuba Więcław. Szczepanik. Trala. Wanat za. Wojton. 13 radnych głosowało. Oddano 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Jesteśmy w punkcie kolejnym. Już popatrzymy. Punkt 6. Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świlcz. Na rok oczywiście 2022. Na podstawie przywołanych przepisów po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii w Rzeszowie, Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie, kół łowieckich, Podgorzałka, Jedność, Towarzystwo Myśliwych i Rogacz w Rzeszowie, Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świlcza na rok 2002 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. W paragraf 2 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Państwo macie uzasadnienie i oczywiście program opieki nad zwierzętami. Wysoka Rado, otwieram dyskusję pana przewodniczącego Komisji Finansów. Proszę o... Dziękuję bardzo. Opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały był debatowany na posiedzeniu komisji. Stosownie do zapisu ustawy o ochronie zwierząt co roku Rada Gminy w drodze uchwały określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na dany rok kalendarzowy, w tym przypadku na rok 2022. Załącznikiem do tejże uchwały jest ten program. W roku 2022 w budżecie gminy została zaplanowana kwota 40 tysięcy złotych na realizację tego programu. Projekt uchwały został poparty jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z panów radnych chce zabrać głos? Zapytam tylko, czy ta kwota 40 tysięcy na 2022 jest wyższa od kwoty na rok poprzedni, mijający, czy równa? Jest na tym samym poziomie.
ten sam poziom, tak? To wnioskujemy, że skala problemu jest identyczna. Więc korzystając z obecności pana Kazimierza Łagowskiego, zapytam, czy liczba tych zwierząt jest jakaś znacząca, którymi się pan opiekuje? Na razie nie ma żadnych, tak? Dobrze. Problem jest nam znany. Czytamy w mediach społecznościowych, ostatnio przetoczyła się dyskusja w Bratkowicach, żeby zamykać takiego i takiego psa, bo... Więc proszę państwa, czy ktoś z państwa jeszcze? Skoro nie ma, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało, oddano 13 głosów. Uchwała podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Świlcza na lata 2021-36. I w oparciu o przywołane przepisy Rada Gminy Świlcza uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świlcza na lata 2021-2036 stanowiące załącznik do uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świlcza i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Macie państwo oczywiście uzasadnienie podpisane przez pana kierownika w załączeniu, również plan zaopatrzenia. I w tym temacie gościmy również, gdzie pan jest? A przepraszam, patrzę tam. Mamy również przedstawiciela firmy Eco Vidi, który już gościł na naszym spotkaniu połączonych wszystkich komisji, gdzie analizowaliśmy ten program. Panie przewodniczący Komisji Finansów, bardzo proszę o opinię. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jak już wspomniał pan przewodniczący, projekt analizowany był przez kilka godzin na posiedzeniu komisji wspólnych chyba w dniu 11 lutego. Uwagi, które powstały w czasie tej analizy tego projektu, zostały przekazane autorowi. Otrzymaliśmy 15 lutego poprawione założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Również radni po analizie tego poprawionego dokumentu mogli wnosić uwagi, o ile mnie pamięć nie myli, jeszcze było tam jakieś kilka drobnych uwag, chyba literówek, i w końcowej formie dokument dostaliśmy do wglądu. Projekt uchwały na posiedzeniu komisji uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w tej projekt prowadziła pani podinspektor Agnieszka Nowak, więc państwo otrzymaliście i wersję pierwotną, i później wersję pierwszą poprawioną i ostateczną wersję, tą drugą, którą państwo macie. Tak jak powiedziałem, trwa dyskusja i jest możliwość dopytania, skorzystania z obecności przedstawiciela firmy. Czy pan chciałby zabrać głos? Nie. Gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, to pan ewentualnie odpowie, tak? Ja osobiście bardzo dziękuję za uwzględnienie tych naszych uwag, które udało się, że tak powiem, uwzględnić w różnych aspektach, i myślę, że ten dokument, no, nigdy nie jest tak, żeby mógł być doskonały, no ale myślę, że jest dobrze napisany. Ktoś z państwa radnych? Panie wójcie, to do 2036 roku dokument. Że ma na 15 lat, z tego co kojarzę, rady gminy są zobowiązane do sporządzenia nowej strategii. Pan nam tylko przypomni, co ile lat my jesteśmy zobowiązani go nowelizować.
Nie wiem, czy co 2 lata, czy dobrze pamiętam? Zgodnie z ustawą co 3 lata powinien być aktualizowany dokument. Tutaj decyduje data uchwały, także tam jest 21 rok, bo w tym roku 21 pozyskaliśmy informacje od dystrybutorów mediów, czyli energii elektrycznej i paliw gazowych, także ten 21 zostaje, a aktualizujemy co 3 lata od daty uchwały, uchwały Rady Gminy. Będąc przy głosie zapytam pana jeszcze, pewnie i dzisiaj będziemy oddalać petycje, co jakiś czas jesteśmy tutaj indagowani przez interesariuszy z Polski. Dlaczego my nie dopuszczamy paliw typu drewna, prawda? A jest to uchwała oczywiście Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ona została implementowana w ten nasz dokument, prawda? Tak jest. Natomiast organem nadrzędnym na terenie całego województwa jest oczywiście Sejmik i my nie jesteśmy władni tutaj ze względu na właściwość, prawda, odpowiadać na tego typu pytania. Bo tą regulację, tak jak nadmieniłem, tak, popełnił organ nadrzędny. Zgodnie na terenie całego województwa podkarpackiego obowiązuje program ochrony powietrza oraz uchwała Sejmiku Województwa z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń, przeczytam dokładnie, w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Także to jest już w gestii Sejmiku, to jest obowiązujące prawo na terenie województwa. Dobrze, nie wiem, pan Wójcie zgłaszał, bo miałem wrażenie, nie. To pan Kazimierz, bardzo proszę, pan sołtys Kazimierz Łagowski. Ja bym miał takie pytanie, czy mógłby pan mi odpowiedzieć, czy prawdą jest, że w tej chwili przez okres 2 czy 3 lat jest wstrzymane projektowanie linii gazowniczej tutaj na terenie gminy, czy w ogóle wie tej pan okolicy? To chyba pan nie jest adresatem tego pytania. Ja tylko powiem, co słyszałem w radiu, że było na początku roku wstrzymane, teraz podobno nie jest, ale to jest tylko informacja z radia i nie jestem kompetentny do udzielania informacji za PGNiG, także pan tego. Zastępca wójta chce mówić? Mam. Nie, dobrze. Dobrze. Panie Kazimierzu, słyszał pan? No, słyszałem, myślałem, że coś więcej pan, dobrze, pan odpowie. Dziękuję. Jasne. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Poddaję pod głosowanie. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojton. 13 radnych głosowało. Oddano 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Dziękuję panu za obecność. Może pan oczywiście go zostanie przekazana w całości w 2022 roku.
3. Projekt porozumienia z gminą miasto Rzeszów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności zapraszam pana przewodniczącego Komisji Finansów do zabrania głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przedmiotowy projekt uchwały był debatowany na posiedzeniu komisji. Podejmowaliśmy na ostatniej sesji tą uchwałę, z tym, że zmiana dotyczy błędnego adresu, czyli błędny numer działki. Ten błąd wystąpił w decyzji prezydenta miasta Rzeszowa, w decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez starostę. Sprostowano omyłkę, jak najbardziej zasadne podjęcie tej uchwały. Projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce zabrać głos? Nie ma. Dla wszystkich chyba wszystko jest jasne. Proszę państwa, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów za. Uchwała podjęta. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie 9. To projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. I teraz informuję państwa i przypominam, że taki projekt uchwały podjęliśmy 29 listopada. I proszę państwa, spotkał on się z uwagami Biura Legislacyjnego Wojewody Podkarpackiego i w odniesieniu do poprzedniej wersji wprowadziliśmy sugerowane zmiany w zakresie, w którym Rada Gminy, komisja analizując, wyraziła swoje poparcie. Tak więc, proszę państwa, w paragrafie 1 ja tylko zasygnalizuję, ilekroć w uchwale jest mowa o diecie maksymalnej, należy przez to rozumieć 2- i 4-krotność kwoty bazowej. W paragrafie 2 miesięczna dieta radnego gminy Wilcza wynosi, i tutaj procentowo określono, pozostaje bez zmian w odniesieniu do pierwotnej wersji. W paragrafie 3.1 wysokość diety ulega obniżeniu i tutaj pozostaje również bez zmian, 20% za każdą nieobecność. W punkcie 2 oczywiście w razie wykonywania lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca dietę wypłaca się proporcjonalnie. W razie zmiany funkcji pełnionej przez radnego również. W paragrafie 4 tytułem udziału w sesji Rady Gminy Świlcza sołtysą niebędącym radnym przysługuje dieta w wysokości i tutaj pozostaje oczywiście procent bez zmian. W paragraf 5 diety dla radnych wypłaca się do 10 miesiąca. W paragrafie 6 z tytułu podróży służbowej podjętej w celu realizacji zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego, radnemu przysługuje zwroty kosztów podróży. Oczywiście tak jak i dla wszystkich, którzy podróżują służbowo, to jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Paragraf 7 to nas najbardziej interesuje, to jest to nowum. Uchyla się uchwałę numer 42/364/21 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. W paragrafie 8 traci moc uchwała numer 12/101/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. W paragrafie 9 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i w paragrafie 10 to najistotniejszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet radnym należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku i to
Ten punkt został nam najbardziej zakwestionowany przez Biuro Legislacyjne, stąd konieczność podjęcia, proszę Państwa, jeszcze raz tej uchwały już w tej poprawionej wersji. Macie Państwo oczywiście jednostronicowe uzasadnienie. Każdy z Państwa projekt otrzymał i mógł porównać, że te zmiany w porównaniu do wersji poprzedniej tyczą tylko dwóch właściwie ostatnich artykułów. Wysoka Komisjo, otwieram dyskusję Pana Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały opiniowany był na posiedzeniu komisji. Uzyskał jednogłośne poparcie w tej formie, jak jest przygotowana na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Kto jest z Państwa obecnych? Jeżeli nie widzę, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie. Białe, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojton. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych. 13 głosów za, uchwała podjęta. Proszę Państwa, dodam tylko już po podjęciu uchwały, że również wysoce jest prawdopodobne, być może, że ten podjęta uchwała, jak kilkanaście innych uchwał samorządów województwa podkarpackiego, może trafić, proszę Państwa, w ramach tej kontroli nadzorczej, wstępnej do sądu, ponieważ te rozstrzygnięcia, które żeśmy zaproponowali, no mogą wymagać, najogólniej mówiąc, korekty. No ale będziemy czekać na rozwój sytuacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2022 na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym. Załącznik do uchwały nr 44/372/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały poprzez uwzględnienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi obowiązującą od 1 stycznia 2022. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak Państwo słyszą w treści uchwały, nowelizacja prawa w tym zakresie wymusza również nowelizację naszej uchwały. Otwieram dyskusję. Panie Przewodniczący, Panie Mieczysławie, proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak Pan Przewodniczący zaznaczył, wskutek aktualizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie uzależnień behawioralnych zasadne było aktualizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych właśnie o tą tematykę. Projekt uchwały na posiedzeniu komisji uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ustawodawca nałożył obowiązek nowelizacji takiego programu do 31 marca. Jesteśmy o czasie. Kto z Państwa chce zabrać głos w temacie projektu uchwały i w tematach alkoholowych? Nie zachęciłem, Panie Wójcie, widzę. Nikogo. Więc poddaję pod głosowanie. Pan radny się uśmiecha do nas. Pan Biały. Pani Buda. Czech. Gazda. Leja. Nowak. Piela. Salach. Skuba Więcław. Szczepanik. Trala. Wanat. Za. Wojton. Dziękuję. 13 radnych. Uchwała podjęta. Przechodzimy do punktu 11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, gmina Świlcza przystępuje do realizacji rządowego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. W punkcie drugim przyjmuje się program osłonowy pod nazwą Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 na terenie gminy Świlcza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świlczy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świlcza. Paragraf 4. Uchyla się uchwałę nr 46/390/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo macie uzasadnienie podpisane przez panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świlczy. Pani dyrektor obecna jest na posiedzeniu Rady. Otwieram dyskusję. Zapraszam przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Finansów Publicznych procedowała uchwałę cytowaną przez pana przewodniczącego. Szczegółowe uzasadnienie uzupełniła obecna na posiedzeniu pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zapytam jak zwykle, rozumiem, 2 lata trwał już projektu, pani dyrektor? Realizowany w 2 latach, projekt będzie realizowany w 2 latach, w 2022 i 2023. Nie ma trwałości projektu, czyli nie będziemy musieli tutaj asygnować dodatkowych środków później. W tym projekcie nie będziemy mieć trwałości. Mhm. Warto 2 zdania na temat tego projektu pani dyrektor nadmienić, z tego względu, że projekt jest na wskroś atrakcyjny, nowoczesny, wręcz nowatorski. No taki dyskutowaliśmy, przysłuchiwałem się komisji, no spotykane do tej pory no, w filmach, proszę państwa. Ja wiem, dlatego panie wójcie, no, mamy się zawiodącą gminę. Więc proszę pani dyrektor. Panie przewodniczący, my już taki program 4 lata temu przyjęłyśmy, więc od 4 lat realizujemy tylko pod inną nazwą. A teraz skala tego projektu zdaje się jest zupełnie inna, nie? No, tamten projekt był znacznie większy, większa skala, ponieważ tamten program był realizowany i jest dalej realizowany pod nazwą Pomocny Sąsiad. Ale ja bardziej pytam o te opaski teraz. I właśnie w tym projekcie były teleopaski. Mhm. Teraz są tylko teleopaski, a w tamtym projekcie, który realizujemy do tego czasu są i usługi sąsiedzkie i teleopaski. Mhm. Rozumiem, że nasi mieszkańcy korzystają z tych opasek, chwalą sobie te opaski tak, i one są pomocne. Tak, mamy na dzień dzisiejszy 30 teleopasek sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a to jest program ministerialny i na niego dostałyśmy tylko wstępnie, na razie 56 tysięcy. Czyli opaski, które monitorują funkcje życiowe i alarmują? O upadku, można się w nich kąpać, upadek, tętno jak spadnie, zagrożenie życia, więc bezpośrednio jest informacja do centrum dowodzenia. Super, dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chce jeszcze zapytać? Wszystko jasne, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik. Nie słyszałem. Za, tak? Trala, Wanat za, Wojton. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów za, uchwała podjęta. Przechodzimy do punktu, jeszcze spojrzę, 12. Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza złożonego w ramach konkursu i tutaj numer konkursu, oczywiście RPO. Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i tu numer wniosku. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym.
Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Rozwój funkcjonującej pożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza w ramach konkursu. I tutaj numer konkursu, lata, działanie i tytuł. Zwanego dalej projektem wdrażanego przez gminę Świlcza, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świlcz. Punkt drugi. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Wartość projektu 514 046,25 zł, w tym a. kwota dofinansowania 482 850,25, wkład własny 31 196 zł. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świlcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo macie szczegółowe uzasadnienie jednostronicowe. Otwieram dyskusję. Proszę przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały debatowany był na posiedzeniu komisji. Uzyskał jednogłośne poparcie. Patrząc tutaj na wartość projektu, dofinansowanie i wysokość dofinansowania, warto poszerzać naszą bazę w istniejącej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego. Kwota dofinansowania 482 850 zł, wkład własny tylko 31 196 zł. Projekt uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Tu pani skarbnik, dofinansowanie 90-95%? Bardzo wysokie. Tak, wysokie. W procentach? Momencik, przeliczę to, powiem. No to aż tak. 31 196 zł na ogólne działanie 514 462 zł i 52 grosze, panie przewodniczący, ze szczegółami. Widzę, panie wójcie, tylko tak procentowo to chyba z 95% dofinansowania będzie, tak? 95%, to grzech było nie brać. No to już drugi projekt w zakresie właśnie wypoczynania sprzętu rehabilitacyjnego, czyli rozwijamy to jeszcze bardziej w kierunku seniorów i opieki. I ciągle są potrzeby, pani dyrektor. Spotkałem się całkiem niedawno, byłem jeden dzień, no, dużą część dnia w urzędzie gminy. No i słyszy się takie głosy, że ten Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej się no, niesamowicie rozbudowuje i rozszerza, że niedługo wchłonie inne pokoje merytoryczne. I tak wielka ilość zadań dodatkowych, które jest i nakładana przez ustawodawcę, a i podejmowanych działań z naszej własnej inicjatywy, prawda, no powoduje, że chyba stale przybywa pracowników. Czy znowu się mylę? Panie przewodniczący, pracowników nie przybywa, ale zadań nam przybywa. No, jest zapotrzebowanie mieszkańców i na zwiększony sprzęt i ta sama ilość kadry będzie obsługiwała tą wypożyczalnię i miejmy nadzieję, że będzie ona służyła naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze chce zapytać? Pan Kazimierz? Okej. Poddaję pod głosowanie. Proszę państwa. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za Wojton. Głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów. Za, uchwała podjęta. Proszę państwa, dobrnęliśmy do pierwszej uchwały dodatkowej. I tak, pierwsza z uchwał dodatkowych w sprawie udzielenia upoważnienia. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy Świlcza uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy Świlcza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świlcza na rok 2022, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świlcza i paragraf 3. Uchwała wchodzi już się z dniem podjęcia. Rozumiem, że to uchwała dodatkowa. Panie przewodniczący, czy była przedmiotem analizy Komisji Finansów? Tak, była. Bardzo proszę o stanowisko. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, projekt uchwały również debatowany był na posiedzeniu komisji. No, w obecnej sytuacji, jaką mamy, jak najbardziej zasadne jest podjęcie takowej uchwały. Projekt uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Oczywiście. Sytuacja jest dynamiczna, więc wójt
nie może, proszę Państwa, mieć skrępowanych rąk i musi działać szybko, a przenoszenie między działami wymaga uchwały Rady Gminy. Ale paragrafami to już zarządzenie. Rozdziałami. A paragrafami to już pani skarbnik sobie sama tam. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? To chyba jest wszystko jasne i oczywiste. Poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanadza, Wojton. Dziękuję. 13 radnych oddało głos. Za, uchwała podjęta. I tutaj kolejna uchwała dodatkowa, szersza. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia. Panie wójcie, ma pan załącznik graficzny do wyświetlenia tutaj? Bardzo bym poprosił go. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dworzysko w miejscowości Rudna Wielka i Świlcza. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy postanawia, co tak następuje. W paragrafie pierwszym. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dworzysko w miejscowości Rudna Wielka i Świlcza, zwanego dalej planem. Paragraf 2 i 1, punkt 1. Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu w miejscowości Rudna Wielka i Świlcza, obejmującego obszar około 100 hektarów, graniczący od północy z linią kolejową, a od południa z gminą Rzeszów. Punkt drugi. Integralną część uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. W paragrafie 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Panie Przewodniczący, czy ta uchwała była przedmiotem analizy? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta uchwała nie była przedmiotem analizy, ani uchwała kolejna z tych uchwał dodatkowych. Dziękuję bardzo. Dlatego na moment się zatrzymamy. Panie wójcie, mamy załącznik graficzny i teraz czy zapytam od razu, czy ta projektowana super szybka linia kolejowa, o której wszyscy wiemy i wszyscy słyszeliśmy, ona będzie wchodzić w zakres tego obszaru, prawda? Bo będzie przebiegać i nad S19 i nad torami, przejdzie na tą drugą stronę, prawda? Czyli mamy tu kolizję. Panie Przewodniczący, my nie przyjmujemy tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii kolejowej. Na obie linie wydaliśmy negatywną opinię swoją. Nie przyjęliśmy w ogóle do opiniowania, mówiąc wprost, zakresu proponowanych przez firmę BBF. Te obszary, nie wiemy też jak blisko ta linia ma przebiegać, gdyż te załączniki graficzne, one nie dają możliwości nam wykonania jakby konkretnych, sekundeczkę, coś mi się to przestawiło, konkretnych pomiarów. Ja może przełożę sobie to, czyli może inaczej. Tu mają Państwo na niebieskiej linii, tym grubym konturem zaznaczony jest obszar dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego. To jest spowodowane też tym, że musimy jak najszybciej przekazać informacje w zakresie dotyczącym środków rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego i wskazanie działań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. I tak też mamy tutaj Dworzysko, to jest jedna sprawa i kolejną za chwilę Państwo będą też głosować uchwałę. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić, nie wiem czy to będzie widać, no pewnie nie do końca Państwo to zobaczą, ale w górnym lewym rogu tego konturu jest jedna z potencjalnych nitek. Proszę poczekać, ja może przerzucę to na geoportal i zaraz Państwu pokażę. No panie wójcie, tak żebyśmy się zorientowali, gdzie jesteśmy, to, już, ten, już. To wcięcie, które to widzimy, to są tak zwane doły te tak, kolejowe, tak? Tak, to są doły kolejowe. Tutaj mają Państwo u góry. To jest przebieg linii kolejowej, natomiast to, które biegnie z góry na dół po stronie lewej, to jest S19. Tak. Przy przecięciu S19 i torów kolejowych jest jedna z planowanych nitek tej właśnie kolei. Proszę poczekać chwileczkę, dobrze? Jasne. A ten plan będzie, się zwracam w stronę pani kierownik, ten plan przechodzi również na drugą stronę torów? Nie, tylko jest po południowej stronie torów. Tam, gdzie tylko do torów, tak? Bo załącznik graficzny pokazuje również.
A nie pokazuje, nie, bo to jest niebieską wódką. Przepraszam, widzę układ łanowy tylko. Tak, tylko już się poprawiam. To ta niebieska gruba linia. Tak, dokładnie. Państwo, jest okazja, mamy taką chwilową przerwę techniczną. Można w tej materii dopytywać, gdyby... Oczywiście przeznaczenie, pani kierownik, przemysł usługi, tak? Tak, panie przewodniczący, taki plan przemysł usługi. To, co jest na dzisiaj, plan jakieś 100 hektarów, produkcja usługi od 2010 roku, bo wtedy była podejmowana uchwała na ten teren. No i dzisiaj zmiana tego planu z dostosowaniem do nowych potrzeb, oczekiwań też, ponieważ od 2010 roku ten teren nie został zagospodarowany. Trudność w uzbrojeniu, w dostępach komunikacyjnych, wykonaniu tych dróg. Jeszcze zapytam tylko, czy gmina posiada na tym terenie 100-hektarowym jakiekolwiek działki? Drogowe i tam jest też przepompownia nasza. To tylko tyle, tak? Mhm. Droga, prywatne. Przepompownia, tak, i zbiornik. A wszystko resztę to są prywatne grunty. Czyli tu jest zbiornik. Tak, zbiornik. Tak. Tutaj mamy, sekundeczkę dam jeszcze, uzbrojenie. Zaraz państwo będą widzieć. Rozdrobnienie makabryczne. Tutaj mamy w tej części ujęcie wody. Również tutaj. I gdzieś tu jest przepompownia jeszcze. No układ łanowy, proszę państwa. Tak, to tutaj. I teraz, proszę państwa, wracając do tematu, plan zagospodarowania przestrzennego, ja pokażę tutaj, nie wiem, widać kursor, widać, tak? Tak, mniej więcej sekundkę, może zaznaczymy to. Momencik, ja sobie jeszcze sprawdzę tutaj. I tu już po obrysie tym, który państwo tu widzą, granicy miasta Rzeszowa. To jest około 100 hektarów mają państwo tu w oknie po stronie lewej, tu gdzie w tej chwili kursorem zaznaczam, to jest powierzchnia. Natomiast linia, o której pan pytał, panie przewodniczący, czyli państwo widzą już mniej więcej kontur, tak? Planu zagospodarowania przestrzennego, ja go teraz muszę wykasować. Jeden przebieg był proponowany taki. W ten sposób i to była jedna linia, która by tu przede wszystkim no, była dużym problemem dla mieszkańców. To spowodowałoby też konieczność wyburzenia boiska i centrum sportu w Rudnej Wielkiej. Dodam, wykonanego ze środków własnych gminy i z inwencji jakby i pracy mieszkańców Rudnej Wielkiej i wielu środowisk i stowarzyszeń. To jest jedna. Druga, mniej więcej. Tak. Zahacza przez stadion. Tak. Żadna z tych koncepcji nie została ona przez nas zaopiniowana ze względu na to, że to jest taki wybór, jak wybór
dostałby ktoś, żeby sobie odciął prawą lub zdrową nogę, którą lepiej. Nie ma wyboru. W tym miejscowym planie absolutnie tutaj wspomnienia o tym nie będzie. Nie. Natomiast zwracam uwagę na jedno, że w planie zagospodarowania przestrzennego, tym, który będziemy procedować, jest obwodnica północna Rzeszowa, która docelowo ma rozładować ruch na trasie 94. Panie wójcie, jakby to mnóstwo pytań tej sprawie jest. Jestem świeżo po zbieraniu podpisów pod protestem przeciwko budowie tej linii kolejowej. Mieszkańcy właśnie słyszeli i pytają. Jest taka szansa, że pan teraz graficznie może to tak zwizualizować. Dobrze, oczywiście. Proszę chwilkę jeszcze poczekać, bo to będzie wymagało jeszcze chwilki. Zobaczymy, jak tu się będzie szybko ładować. Proszę zerknąć. To jeszcze chwileczkę, niech się załaduje ten obraz. No widać już, momencik. Tutaj, gdzie przyjeżdżam kursorem, gdzie Państwo widzą, to jest planowana obwodnica północna. Ona dochodzi tutaj do S19, do węzła S19, do tego miejsca. Jeżeli będzie przecinana trasa, teraz poprowadzę kursor jeszcze raz. Sekundę. To ona, proszę Państwa, przejdzie tak z istniejącą drogą S19, gdzie będzie musiała iść nad drogą, istniejącą planowaną, właściwie planowaną obwodnicą północną, a istniejącymi torami kolejowymi. Czyli ta wysokość tej estakady będzie naprawdę olbrzymia. Nie wiem, jak nawet to wygląda w przypadku tak stromego podejścia pociągu. Poza tym to są planowane, proszę Państwa, linie kolejowe jednotorowe, nie wnoszące zupełnie nic oprócz destrukcji tego samorządu, strukturę samorządu, potencjału gospodarczego, ale też przede wszystkim funkcjonowania i życia mieszkańców. To byłoby utrapienie, opuszczenie tej linii, gdzie ten korytarz kolejowy u podstawy ma mieć szerokość około 70 metrów i docelowo dalej przechodzi nad istniejącym wiaduktem. Mniej więcej w tym miejscu. Czyli zbliża się już do zabudowań, bardzo blisko do zabudowań i na bardzo dużej wysokości. Więc to jest rzeczywiście duży i poważny problem i na to nie wyrażamy zgody, dlatego że taki przebieg linii kolejowej zablokuje możliwości w ogóle funkcjonowania niektórych mieszkańców w zakresie tego budownictwa jednorodzinnego i osiedlania się mieszkańców, a dodam, że Rudna Wielka jest sołectwem graniczącym z miastem Rzeszów, jest bardzo atrakcyjna pod względem zabudowy, ale też zamyka możliwości gospodarcze. Tu mamy plan zagospodarowania przestrzennego, a tu mamy studium zagospodarowania przestrzennego i te tereny docelowo po zagospodarowaniu właśnie tego terenu miały być jakby naturalnym rozwinięciem dalszych terenów inwestycyjnych. Te tereny zostaną przecięte w stosunku 2/3 do 1/3 i nie będzie ich można skomunikować. W związku z tym zatracą całkowicie swój charakter inwestycyjny. Będzie można tam tylko uprawiać ziemię i to właściwie tyle. I też to będzie trudność, bo trzeba będzie wykonać stosownie przejazdy i zjazdy, których na dzień dzisiejszy nie ma. Tłumaczenie jest takie, że są te drogi, którymi mieszkańcy mogą przejeżdżać po kilka kilometrów wokół. No to nie jest żadne rozwiązanie dzisiaj. Więc nie zgadzamy się na tego typu rozwiązanie. To jest wyciągnięte jak przysłowiowy królik z kapelusza. Nagle ten pomysł się powstał i on nie miał nic wspólnego, proszę Państwa, z realizacją, a właściwie z pociągiem, z ruchem pociągów pasażerskich do CPK, gdyż ten będzie się odbywał przez węzeł rzeszowski. To chodzi o odciążenie dzisiaj węzła rzeszowskiego z tranzytu cargo, pociągów towarowych, które będą utrapieniem dla mieszkańców i dla gminy. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, już ucywilizowani koleją od czasów austro-węgierskich i nie mamy potrzeby, żeby nas tutaj wprowadzał ktoś jakby w nowe zdobycze i techniki cywilizacji, czy to będą pociągi szybkiego ruchu, czy też nie. No, trzeba po prostu poszanować w tym momencie możliwość rozwoju i funkcjonowania tych mieszkańców, czyli no, tej zabudowy i dzisiejszego osadnictwa, które już tam funkcjonuje. To nie są tereny przemysłowe, gdzie nie będzie to kolidowało, tylko to rzeczywiście będzie duży problem dla funkcjonowania i życia tych mieszkańców. Dziękuję panu wójtowi. Tytułem uzupełnienia dodam, w, naj,
najbliższym wydaniu tygodnika Polityka, ukaże się w środę, proszę Państwa, będzie kilka słów o naszych problemach z planowaną koleją CPK. Przypomnę również, że na ogólnopolskiej antenie interwencje, proszę Państwa, zarówno władze gminy, pan wójt, jak i mieszkańcy, przede wszystkim sołectwa Rudna Wielka, wypowiadali się. To chyba ostatni poniedziałek? Tak, tydzień temu. To było w niedzielę. Jeśli chodzi o sam ten protest, on się odbywał właśnie na stadionie. Proszę Państwa, zachęcam przede wszystkim mieszkańców do aktywności, bo każdy mówi to, jak gdyby nie jest moja sprawa, to mnie nie dotyczy. To dotyczy dziś i wszystkich. Trudno sobie wyobrazić, z całym szacunkiem oczywiście dla Świlczy, że Świlcza będzie miejscem startowym do Radomia. A raczej to nie będzie, tym bardziej, że to będzie, tak jak powiedziałem, przejazd jednotorowy, czyli linia jednotorowa bez przystanków. Nawet zresztą, gdyby one były, to nic nie wnosi tutaj do rozwoju, bo ten rozkład pociągów pasażerskich będzie najprawdopodobniej startował z Rzeszowa. Też trudno wyobrazić mi sobie, że pociąg, który jedzie z Krakowa, będzie omijał Rzeszów i w miejscowości Świlcza będzie kierował się na Radom, bo to byłaby jakaś wierutna bzdura, więc to nie ma co też wierzyć. Więc no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę i nie kosztem dzisiaj już tego, co ludzie budowali przez swoje lata. Także trzeba rzeczywiście aktywnie włączać się w te formy, może nie tyle protestu, ale uzmysławianie dzisiaj rządzącym czy decydentom, że no to wymaga dialogu społecznego w tej materii, a nie można tego robić taką metodą toporową planowania dzisiaj inwestycji na miliardy złotych. Zresztą popatrzcie Państwo, jak wygląda infrastruktura kolejowa wszędzie, nie? Czy ona już jest tak doskonała, że tam nie wymaga żadnych inwestycji? To stać już nas dzisiaj jako państwo do budowy nowej nitki? No ja się mam co do tego duże wątpliwości. Dziękuję. Panie wójcie, korzystając jeszcze z faktu, że Pan ma to narzędzie przed sobą, jest mnóstwo pytań, jak zostanie rozwiązany ten problem z tą drogą, tym wąskim przesmykiem zdewastowanym, jak będzie wyglądało to nowe połączenie z ulicą Ludwika Chmury. Jakby Pan graficznie to jeszcze pokazał. Oczywiście. Bo jest mnóstwo pytań z tego tytułu. Dobrze, proszę Państwa, zaprezentuję. Jak Państwo wiedzą, było szereg prób pozyskania działek, które zostały wydzielone po stronie dworzyska. Tu widzą Państwo, jak to wygląda w planie zagospodarowania przestrzennego, czyli mają Państwo, w momencie, ja to jeszcze raz powiększę, istniejąca droga, która przebiega, pokażę teraz czerwonym kursorem, jak ona przebiega. Tak to na dzień dzisiejszy wychodzi. Po tej stronie, czyli w obszarze tym, który zaznaczę, zostało wydzielone część działek, które miasto, gmina Rzeszów miała dokonać wykupu. Jednakże nie doszło do porozumienia z właścicielami tych nieruchomości. Natomiast my już jako gmina stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać dalej, bo nie ma potrzeby dalej czekać. Jest to plan zagospodarowania przestrzennego, który jest na terenie naszej gminy. Doszliśmy do porozumienia z powiatem i realizujemy drogę, tak jak to widzą Państwo dzisiaj, drogę powiatową ciągłą, tą tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego. Teraz odkreślę Państwu na momencie plan zagospodarowania przestrzennego. Odkreślę markery i pokażę, jak wygląda sprawa dotycząca sieci projektowanych. Bardzo proszę, widzą Państwo tu już ślad. To jest ślad po projektowanej kanalizacji burzowej przy tej inwestycji. Czyli ulica Ludwika Chmury, to zostanie wpięte i skanalizowane. I grawitacyjnie, proszę Państwa, wzdłuż torów do zbiornika retencyjnego znajdującego się na strefie dworzysko. To załatwi dwie sprawy dla miejscowości, przede wszystkim Rudna Wielka. Po pierwsze, umożliwi komunikację, ale po wtóre, no, będzie jak gdyby przyczyni się do tego, żeby nie było już takiego zalewania wodą dzisiaj, jak to ma miejsce. Dodam, że te zalewanie to są dzisiaj z tereny dworzysko, które nie posiadają instalacji burzowej, czyli ona nie jest... Mówimy o zalewaniu wiaduktu kolejowego. Tak, więc mówimy, no nie tylko, bo ostatnie przybory spowodowały zalanie nam nowo otwartej biblioteki w szkole podstawowej i zalanie pomieszczeń szkolnych. Także no to rzeczywiście bardzo, bardzo duże straty na dziesiątki tysięcy złotych i no takie załatwione, no jak Państwo wiedzą, w taki dość, bym powiedział, dyskusyjny sposób. A proszę jeszcze zerknąć tu, jako ciekawostkę Państwu pokażę, jak to się wykonuje. Widzą Państwo w tej części teraz zbiornik retencyjny wód opadowych, tak?
Proszę zobaczyć po drugiej stronie, jak powiększę. Ta linia to jest wykopany rów. I teraz proszę zobaczyć, gdzie ten rów się kończy. Ten rów się, proszę Państwa, kończy na terenie gminy Świlcza i wszystkie wody zrzucane są właśnie na te pola i spływają w sposób naturalny pod wiadukt, a dalej przez studzienki aż do drogi powiatowej 1333. Także nie ma dzisiaj innego miejsca zrzutu z tych zbiorników, które przyjmują wody opadowe, aniżeli wyrzut je dzisiaj na gminę Świlcza. I to jest no, dzicz, no, tak sobie trzeba powiedzieć jasno. To jest po prostu dzicz. Oczywiście droga to będzie dwujezdniowa, tak? Nie, spokojnie. To będzie na razie w tym odcinku. Będzie to droga dwukierunkowa o szerokości bodajże chyba pasa drogowego 8 metrów lub 10. Dokumentacja projektowa jest przygotowana, jest w zasobach Powiatowego Zarządu Dróg na ulicy Budziwojskiej. No i tam należy ewentualnie po nią sięgnąć. My nie jesteśmy inwestorem. To jest na naszym terenie, ale my nie jesteśmy inwestorem. Powiat rzeszowski tu podejmował uchwałę w styczniu w tej sprawie, tak, panie radny? Za co dziękujemy. Panie wójcie, no... Także to zadanie jest już realizowane i miejmy nadzieję, że w przeciągu 1,5 do 2 lat powinno być zakończone i zamknie jakby te tereny dyskusji w zakresie tych miejsc. Tu jeszcze raz Państwu pokażę, zaznaczam teraz na czerwono, gdzie podnoszą wszyscy uwagę, no co się dzieje. Proszę Państwa, my nie mamy już tam możliwości ani zdrowia dokonywać napraw dróg, które wyłamywane są dzisiaj przede wszystkim przez duże firmy z branży logistycznej i funkcjonujące na strefie Dworzysko, ale wskazuję jakby jedną kwestię. To nie łamią tego mieszkańcy nie tylko naszej miejscowości, powiedzmy Świlcza czy Rudna Wielka, ale tu się odbywa ruch ze strefy Dworzyska. I no, w dobrych zasadach, a takie porozumienie było, miasto Rzeszów zobowiązało się do wykupu działek o szerokości 5 metrów i poszerzenia naszej istniejącej drogi gminnej do parametrów takich, żeby ona mogła się tu spinać z drogą powiatową. Tak też się nie stało. Kilka lat procedowano to, nie doszły strony do porozumienia w zakresie zarówno podziału, jak i ceny, choć cena nie była tam naprawdę mała. Pytam również o to, bo dotyka tego planu przestrzennego zagospodarowania. Panie Przewodniczący, część osób pyta, szczególnie tych, którzy doskonale orientują się w tym temacie, czyli wiedzą, jak temat wygląda, ale powiedziałem to publicznie, że gmina Świlcza nie może już dalej czekać na negocjacje pomiędzy stroną z Rzeszowa, właścicielami tych działek, zatem będziemy to realizować z przebieg trasy, tak jak on był w planie zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję, poddaję pod głosowania. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dworzysko w miejscowości Rudna Wielka i Świlcz. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów za, uchwała podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały dodatkowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy postanawia, co następuje. W paragrafie pierwszym przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza przyjętego uchwałą nr 3/29/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2002 roku. Integralną część uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego zmianą studium w miejscowości Mrowla. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Świlcza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No, data jest symboliczna. 20 lat minęło. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Tak jak pan przewodniczący powiedział, nie była przedmiotem analizy. Dlatego korzystając z obecności, mamy również do tego załącznik graficzny. Korzystając z obecności pani kierownik, gdyby były pytania państwa radnych, ale uprzedzając panią kierownik, gdybym poprosił o wprowadzenie do tego projektu. Proszę państwa, teren około 150 hektarów w miejscowości Mrowla.
teren z wyznaczonymi w studium obszarami górniczymi, które wymagają na dzień dzisiejszy aktualizacji, ponieważ w części zostały już zrekultywowane, w części są też nowe, których jeszcze nie ma tutaj na studium i te tereny po eksploatacji chcielibyśmy przeznaczyć na cele w częściach rekreacyjne, stąd też taki obszar sięgający aż do autostrady i do granic, całe do granic gminy Świlcza. Tam są obszary terenów górniczych, jak i obudowa ekologiczna rzeki cieków. Takie zapisy ze studium pozostały jeszcze, ale chcielibyśmy to zmienić. Finansowane to będzie z rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego. Jest to z projektu, więc pieniądze będą z zewnątrz na to. Dobrze, te niebieskie plany to cieki wodne, tak? To są tak, to jest główny zbiornik wód podziemnych i tam są te grunty, które pokryte są wodami. Tak. Mhm. A tam nie jest czynne jeszcze wyrobisko żwiru do tej pory? W części niektóre są czynne, ale już mają być rekultywowane. Dlatego tak jak mówiłam, niektóre są już zrekultywowane, więc będziemy tu aktualniać wszystko po prostu. No mam wrażenie, że odcina nas troszkę autostrada S19. Jak my tam jesteśmy skomunikowani? To pan zastępca wójta pewnie będzie wiedział najlepiej, bo tam gdzieś niedaleko mieszka. Zresztą ja może pokażę. Tu mamy tak, jak państwo widzą, wiadukty nad autostradą oraz drogi serwisowe, system dróg serwisowych. Czyli przejście przez istniejące drogi serwisowe. I przejazdy tam pod spodem są. Tak, od strony Mrowli, tu jak państwo widzą, no to są, one się kończą tutaj w polach, ale z kolei przechodzą później dalej, czyli no tak jakby państwo zobaczyli, można tu przejechać tędy, czyli serwisówką bez problemu. Na tą drugą stronę można się dostać drogą serwisową. Mhm. Czyli będzie bez kłopotu dostępna. Znaczy docelowo no chcemy, żeby rzeczywiście zagospodarować te tereny, które są terenami powyrobiskowymi. Nie mamy dzisiaj dużego takiego potencjału. Jedyne to jest zalew w Bratkowicach. Więc to są tereny, gdzie przy współpracy z firmą, która dzisiaj dokonuje eksploatacji kruszywa, nie jesteśmy w stanie osiągnąć konsensus w zakresie przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego i uatrakcyjnienia tych działek pod kątem rekreacyjnym, między innymi. Pytam nie bez kozery, panie wójcie, ponieważ martwię się o dostępność tych terenów rekreacyjnych, już je widzę jako ciekawe, dla sołectwa Rudna Wielka, ponieważ obok Szczelnicy jest droga serwisowa, która się kończy na strumyku i brak przeprawy. Jest to ogromne zaniechanie sprzed może kilkunastu lat, no kiedy nie zaprojektowano tam przeprawy na drugą stronę. Panie przewodniczący, wie pan, o czym pan mówię? Tak, pragnę panu przypomnieć, że zaraz jak objąłem funkcję wójta, próbowaliśmy ten temat odkręcić. Dokumentacja projektowa w zakresie wykonywanych prac i planowanych prac była przedstawiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do gminy Świlcze. Wystarczyło tylko, jak gdyby ten temat wnieść i to odpowiednio zrobić, w mojej ocenie, zaznaczam, nie? Bo pewnie ktoś, kto chciałby rację tu przedstawić, a nie ma tej osoby dzisiaj, no to też nie wypada mówić, co autor miał na myśli, ale z tego, co przekazywali mi mieszkańcy, to tak było. Tak, to była czynna przeprawa i ona została rozebrana w przypadku budowy S19. Trzeba było przypilnować, żeby ona tam się pojawiła. No teraz jest jak jest, ale to temat dla nas jakby nie do ruszenia. Na obecną chwilę próbowaliśmy kilka razy. Tak ogromne inwestycje S19, wykonanie takiego mostka, to właściwie... Panie przewodniczący, ja powiem w ten sposób. Jeżeli... A tak liczę, że rzeczywiście to będzie realizowane i środki z Krajowego Programu Odbudowy, te unijne, które są dzisiaj zamrożone, one wreszcie zostaną odblokowane i będą realizowane inwestycje. Sądzę, że jak pojawi się inwestycja dotycząca szpitala klinicznego, to ten problem będzie można być może rozwiązać kompleksowo, bo akurat na tej wysokości te sprawy rozwiązać trzeba będzie. No teraz pytanie, jak i kiedy, nie? Także poczekajmy chwilę. Czy ja w brud przechodzę, panie wójcie, to nie o mnie chodzi. Zdaję sobie z tego sprawę, no ale wskazałem panu, że może pan przyjechać również, niekoniecznie brodząc, nie? A nogą suchą trochę dalej, ale dla zdrowotności rowerkiem elegancko najpierw w kierunku Bratkowic i później proszę pana wzdłuż autostrady wyjechać na wiadukt i tam dalej w kierunku wschodnim, tylko z Głogowa i zjechać sobie wesoło. Dziękuję, dziękuję bardzo. To ja już nie mam pytań. Kto z państwa jeszcze? Zdrowia. To proszę państwa, jeżeli nie ma uwag, poddaję pod głosowanie. Przypominam,
że głosujemy nad projektem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Świlcza. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, Zawojton. Uchwała podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do kolejnego projektu. Tak, to już 16 punkt. Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy Świlcza uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym. Postanawia się petycję złożoną w dniu 4 marca 2022 roku przez Biuro Cechu z Dunów Polskich przekazać według właściwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Świlcza, zobowiązując go do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. W paragrafie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska i uzasadnienia, bo rozumiem, że komisja w tej sprawie obradowała. Bardzo proszę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się dnia 28 marca w celu wypracowania stanowiska do petycji wniesionej przez Biuro Cechu z Dunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. Komisja po wnikliwej analizie i dyskusji jednogłośnie stwierdziła, że przedmiotowa petycja powinna być skierowana do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, gdyż Rada Gminy Świlcza nie jest organem podejmującym jakiekolwiek decyzje w kwestii uchwał podjętych przez organ, jakim jest Sejmik Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym komisja przedstawiła Radzie projekt uchwały, w której postanawia się wyżej wymienioną petycję przekazać według właściwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przyczyn szczegółowo uzasadnionych w załączniku. Dziękuję bardzo. Państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji oddalaliśmy również ze względu na brak właściwości, nie do nas adresowana petycja, to były kominki i piece, zdaje się, a teraz mamy z Dunów Polskich. Proszę Państwa, w związku z tym otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko. Kto z Państwa chce zabrać głos? Zresztą ja pytałem Pana z firmy Ecovit o tą sytuację. Rzeczywiście to nie my podjęliśmy, proszę Państwa, taką uchwałę, tylko Sejmik. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Proszę Państwa, należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, co się dzisiaj dzieje na rynku energetycznym, przede wszystkim rynku paliw, paliw kopalnych, gazu, energii elektrycznej, oświadczy o tym, że należy, myślę, że powolutku zastanowić się nad tym, jak docelowo te uchwały powinny wyglądać i zmieniać je w miarę potrzeb, bo po jednej stronie mamy naprawdę bardzo poważny konflikt, jakim jest wojna, i ceny surowców energetycznych poszły bardzo wysoko w górę i nie wiadomo, jak to będzie docelowo wyglądało, ale to świadczy też o tym, że być może w pewnym momencie ktoś zapomniał, że trzeba by to może skorygować do tych potrzeb, które są. Dzisiaj ludzie, powiedzmy, drewnem czy węglem nie palą dlatego, że takie mają życzenie, tylko takie mają konieczność, bo nie stać ich na rzeczywiście bardzo duże podwyżki cen energii, gazu przede wszystkim. Pomijam już tu przedsiębiorców, bo ci to rzeczywiście zostali przemaglowani w wyrzymaczce w jedną i w drugą stronę w ramach dobrych zmian i im się po kościach dostało, ale no jeżeli mamy sytuację taką, że na dzień dzisiejszy mamy tylko chwilowe tematy zabezpieczenia, między innymi oświaty, kultury, straży pożarnej, no to coś nie w porządku. Ale mamy jeszcze bardzo dużo, jak nawet audyt wskazywał, kotłów na naszym terenie, które będą podlegały wymianie. I łatwo jest oczywiście komuś powiedzieć, to weźcie to i wymieńcie, tylko to trzeba jeszcze ludziom powiedzieć, co za tym idzie. No to jest trochę takie samo zabranianie do zabraniania, to jeszcze nic nie daje. Trzeba jeszcze dać narzędzia i formy sprawcze, żeby jakoś z tego wyjść. Ja tak się zastanawiam, co by było, gdyby dzisiaj rzeczywiście mieszkańcy dowiedzieli się w ramach tej takiej polityki dzisiaj eko, szeroko rozumianej,
co czeka szczególnie te osoby, które będą musiały zderzyć się z kotłem, z wymianą kotła, a to będzie kaskadowo następować i ceny będą coraz większe. Dzisiaj cena stali to jest na poziomie chyba 11 czy nawet 12 tysięcy złotych. I to wszystko się przełoży na to, co myśmy tutaj przyjmowali wstępnie w analizach, nie? Czyli około 15 tysięcy wymianę jednego kotła. No to proszę sobie teraz pomnożyć 15 tysięcy razy 2,5 tysiąca kotłów. To są dziesiątki milionów złotych. Skąd ludzie mają brać takie pieniądze? Jak się okazało, że te wszystkie programy to, no to jednak rzeczywiście one tak dobrze nie funkcjonują. To łatwo jest oczywiście zabronić, tylko że przy dzisiejszej sytuacji, przy już ogólnej takiej drożyźnie, to trzeba znaleźć rozwiązania i sądzę, panie przewodniczący, że doczekamy chyba chwili takiej, że ktoś tam się wreszcie zastanowi mocno na tym i spróbuje to dostosować do dzisiejszych warunków. Warunków i tych pokowidowych, i tego kryzysu, który jest z tym związany i przede wszystkim zawieruchy wojennej, która uderzyła strasznie. Dodam tylko i chciałem przypomnieć, że akurat ceny paliw kopalnych i gazu to nie była jeszcze sprawa dotycząca wojny. Nie? Myśmy dostali 390-340% podwyżki w szkole za opłaty gazowe jeszcze przed wojną. Także to nie jest żadne dzisiaj tłumaczenie. Także wskazuje, a te tematy, które są dzisiaj przez rządzących podawane, to jest tylko taka na przeczekanie do końca roku, no ale to się kiedyś skończy. Też proszę Państwa, już tak korzystając z okazji, pojawiła się też formuła dotycząca 12% PIT-u i dobrze, że tak jest. Tylko Państwo wiedzą, że 37% naszych środków to pochodzi właśnie z PIT-u. To jak spadnie kilka procent w PIT-cie, to u nas będzie kilkadziesiąt procent. To trzeba się zastanowić też, co z samorządami. Tniemy inwestycje, a ludzie nie są w stanie tego zrozumieć. Jak to jest możliwe, że w mediach podaje się, że jest tak dobrze, a tutaj trzeba ciąć inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie widzę, poddaję pod głosowanie. Przypominam, głosujemy w sprawie przekazania petycji według właściwości. Biały, Buda, Czech, Gazda, Leja, Nowak, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Dziękuję bardzo. Dano 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Dobrnęliśmy, proszę Państwa, do punktu 17. Sprawy różne i wolne wnioski. I teraz, proszę Państwa, będę przydzielał głos w kolejności zgłoszeń. Kto z Państwa chce zabrać głos, zadać pytanie? Nie ma tematów, panie wójcie, ale to, panie, to nie znaczy, że nikt nie będzie mówił, panie wójcie. Ja przy okazji zapytam jeszcze. Wspominał pan o tej drodze, która fantastycznie skraca, proszę państwa, drogę od Rudnej Małej przez Rudną Wielką na Ludwika Chmury, na dworzysko. I tam ruch wzrasta, systematycznie i płynnie wzrasta. W związku z tym wnosimy do powiatu już od ubiegłego roku o przejście dla pieszych na wysokości domków jednorodzinnych tuż przed cmentarzem. Oczywiście pisma z Urzędu Gminy wyszły, jestem tam w ciągłym kontakcie z panem inspektorem od dróg, ale panie wójcie, chcę zapytać, pytałem na poprzedniej sesji przewodniczącego Rady Powiatu o chodnik Rudna Wielka, Rudna Mała, uzyskaliśmy odpowiedź, a teraz pana chcę zapytać o skrzyżowanie drogi powiatowej z tą drogą obok szkoły i obok tak zwanego sklepu Żywca, bo tam no, ruch wzrósł drastycznie. I jakby pan no, zechciał się odnieść do tego tematu. Dzisiaj, tak, żeby no, powiat jest jakby zarządzającym tą drogą, żeby pojawiło się tam docelowo przejście, nie tylko przejście dla pieszych, ale sygnalizacja świetlna. Rozmawialiśmy też... Znaczy przejście tam na wysokości domu. Chwileczkę. Pan pozwoli. Powolutku, czyli zaczynamy od szkoły i tam sygnalizacja świetlna. Mieszkańcy wnosili o
próbę niejako wyosiowania tych dróg. Takiej możliwości nie ma, bo trzeba by wejść w nieruchomości przyległe, prywatne, a to rzeczywiście by mocno skomplikowało te procesy inwestycyjne. Więc pojawiła się koncepcja budowy tam oświetlenia. Jeżeli będą zachowane te priorytety w ramach programu poprawy bezpieczeństwa, to na naszym terenie sołectwo Rudna Wielka jest przewidziane jako pierwsze do budowy takiego oświetlenia. Ze względu na ilość tam zdarzeń drogowych, które miały miejsce na wysokości szkoły i tego sklepu. Czyli to jest pierwsze światła w gminie, tak? No w tym momencie to pewnie tak, pierwsze światło w gminie. No tak, dziękuję bardzo. To jest jeden temat. Drugi temat, o który pan pyta. Nie mam żadnych informacji, aby tematy, które były związane z przykryciem rowu i budową części chodnika oraz wykonaniem przejścia dla pieszych, miały być nierealizowane. Jak państwo wiedzą, podjęliśmy uchwałę o wsparciu w uchwale budżetowym powiatu rzeszowskiego i to obowiązuje. Nie mam żadnego sygnału, że nie będzie to realizowane. Będziemy się trzymać założonych i wytyczonych przez siebie celów. Wspólnie, dodam. Mm-hmm. Do końca roku. Dobrze, panie wójcie, chcę zapytać jeszcze, bo to są ostatnie głosy również mieszkańców. Mamy bardzo niebezpieczny, ostry zakręt w Rudnej. Pan pewnie kojarzy, jedziemy od strony parku w stronę kościoła. Nie ma tam widoczności, ale większym niebezpieczeństwem jest fakt, że kierowcy ten zakręt sobie, jak to nazwać? Ścinają? Ścinają. O, wyjął mi to pan z ust. Ścinają. I czy istniałaby tam możliwość rozgraniczenia dwóch pasów linią? Panie przewodniczący, moglibyśmy w tej sprawie wystąpić do powiatu? Pewnie moglibyśmy wystąpić, natomiast czy istnieje taka możliwość? Nie jestem specjalistą w tej materii, gdyż decyzja w tej sprawie to odbywa się po, jak to mówią, zatwierdzeniu stosownej komisji. Nawet nie wiem, czy można by odcinkowo takie rozgraniczenie wykonać. Nie jestem specjalistą od spraw drogowych, więc nie udzielę panu informacji, co nie znaczy, że nie zrobię tego powiedzmy za tydzień. Jasne. To mamy radnego powiatowego na sali, prosilibyśmy, aby w tej sprawie lobbował. Myślę, że zdarza mu się przejeżdżać tą drogą i ścinać ten zakręt. Panie przewodniczący, przy tej prędkości to nikt nie ścina zakrętu. Ścina, panie wójcie. Ale to chyba, że rowerem, jak 50 na godzinę, to wtedy tak. Nie, no tak pytam, bo panie pewnie pan zauważył, panie wójcie, że od strony Miłocina jest ta droga, jest tej samej szerokości, jest droga powiatowa, teraz już miejska i tam we fragmencie jest rozgraniczona do pewnego miejsca. Jest pytanie, kiedy została ona oznakowana oznakowaniem? W tym roku. W tym roku, czyli w granicach miasta Rzeszowa. I dlatego mówię, co innego jest, jeżeli to jest dzisiaj droga będąca w jurysdykcji powiatu, a co innego, jeśli jest miasta. A pyta pan wójta gminy, czyli w zakresie dróg gminnych. No tego panu nie powiem, bo mi nie robi. Separujemy tylko powiedzmy na skrzyżowaniach, takich newralgicznych punktach, ale tu nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast wszystkie pana wnioski, pana radnego Salacha oraz mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika na rzeczonym łuku oraz przejścia dla pieszych i przykrycia części rowu będą realizowane w tym roku. I to mogę panu potwierdzić. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze na pana Kazimierza Łagowskiego, sołtysa Trzciany. Zawsze można liczyć. Bardzo proszę. Może nie aż tak, ale mam takie... Proszę do mikrofonu. Panie wójcie, odcinek w pasie drogi krajowej. Jest to nie do pana, ale nie jest gmina zarządcą przecież tej drogi. Ale czy można by było sprawić, żeby zarząd dróg krajowych wyegzekwował od uprawiających grunty przy tym pasie drogowym, żeby nie zaorywali tego pasa, który należy do drogi. Z czym to się wiąże? Mówię to o odcinku od szkoły w kierunku do firm Dobis. Ludzie, pracownicy na nocne zmiany chodzą wzdłuż E4. Nie ma tam ani chodnika. Pewnie gdyby został ten pas zieleni, nie zaorany, może by ci ludzie chodzili za ekranami i byłoby to bezpieczniejsze. No na dzień dzisiejszy jeden użytkownik bardzo fajnie to zostawia. Jest to szerokość pasa około 2 czy 3 metrów, ale następny do samego rowu przydrożnego to E4. Ja bym miał tylko taką prośbę, żeby
no powiedzmy, zainterweniować do zarządcy drogi, czyli do Zarządu Dróg Krajowych, żeby wymóc na tym panu niezaorywania tego pasa drogowego, bo tam jest wyznaczony przez słupki. Może akurat nie by to poprawiło bezpieczeństwo. Panie sołtysie, pan wójt płynnie się odnosi do pana. Panie sołtysie, jak pan wiadomo, jeszcze przed poprzednimi wyborami stosowny minister zadeklarował, że są zabezpieczone środki na budowę chodnika od szkoły do firmy Dobis. Myśmy tam jako gmina deklarowali również pomoc w zakresie części projektowania lub też wykonawstwa. Rozmawialiśmy też z właścicielami gruntów przyległych, którzy wyrazili chęć przekazania pod taką inwestycję swoich terenów, ale uzyskaliśmy informację, że będzie to wykonane z budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Poproszę pana w wyborach, temat został zamknięty. Mało tego, zginęła kolejna osoba na tym odcinku. Osobiście przesłałem wtedy panu ministrowi wszystkie zdjęcia tych krzyży, żeby mógł sobie na biureczku położyć i pamiętać, że każda taka chwila, która się tyczyła zwłoki w tym temacie, kosztowała życie kolejnego człowieka. I to nie jest frazes akurat, nie? Dlatego, że trzeba było przewidzieć, jeżeli są duże zakłady, a te zakłady nie powstały wczoraj, wcześniej był tam spółdzielnia kółek rolniczych, a po drugiej stronie była stacja paliw i to było na etapie, kiedy była przebudowa tej drogi, to mógł ktoś pomyśleć, bo to nie trzeba było dużej wyobraźni, że w takim zakładzie pracuje kilkadziesiąt, czy 100, czy 200 osób, nie? No i tak to jest na dzień dzisiejszy. Mamy kolejną deklarację ze strony zarządu tutaj Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że ta inwestycja jest w tej chwili projektowana, dopiero zaznaczam projektowana, kiedy mieliśmy w 2017 roku decyzję, że to będzie wykonane. Nie? No to teraz po 4 latach jest to w procesie projektowania i miejmy nadzieję, że ten chodnik powstanie. My możemy oczywiście przekazać to do GDDiKi i pewnie tam ktoś zareaguje. No ciężko mi odpowiadać na ten temat. Natomiast no to jest właśnie, to jest problem chyba nas wszystkich. Jak jest droga, to pan dobrze wie, bo pan jest sołtysem, to jak się da dojechać, a jeszcze, jak to mówią, wyorać kawałek drogi, to jest dobrze, nie? No niestety tak to wygląda. Ale nie jest to zjawisko, które jest odosobnione i tylko na naszej gminie, tak jest wszędzie w całej Polsce. Ziemię, jesteśmy naprawdę w wielkim szacunku dla Matki Ziemi i to pewnie dlatego tu każdy ten kawałek jest ważny. Ale przekażę. Dziękuję bardzo. Pan zastępca wójta, pan Sławomir Styka, zapewne zechce zaprosić naszych mieszkańców na po raz pierwszy odbywający się w tym roku jarmark. Ja wiem, że jesteśmy oglądani, więc panie wójcie, jakby pan zechciał dwa zdania na temat tej 3 kwietnia odbywającej się imprezy w Mrowli powiedzieć. Panie dyrektorze, to słowo powinno być skierowane do dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie, w Świlczy, z siedzibą w Trzcianie, do Adama Majki, który organizuje po raz pierwszy gminny jarmark wielkanocny, tym razem w Mrowli, w Domu Strażaka, w godzinach od 9 do 13. Koło gospodyń wiejskich będą prezentowały swoje wyroby, rękodzieła. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zakup. Pan wójt jeszcze. A później, żeby nadać całej tej oprawie jeszcze większą wyrazistość, tutaj w tej sali też 3 kwietnia o godzinie 19 odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego i będą panie pięknie grały i chyba nawet śpiewały, tak mi się tak, nie? Akordeon i kwartet smyczkowy, tak? No, czyli pewnie koncert taki dość ciekawy, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców. Wstęp wolny, przypominam, 3 kwietnia, godzina 19. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te zaproszenia. Ktoś z państwa jeszcze jakieś komunikaty? Proszę państwa, z tego co widzę, skoro już pan sołtys Bratkowic jest wzywany, to Wysoko Rado, nie pozostaje mi nic innego jak zamknąć 47. sesję Rady Gminy Świlcza. Dziękuję państwu za przybycie, za obecność. Do widzenia państwu. Proszę wyłączyć nagrywanie. Dziękuję.